Jeszcze kilka lat temu wrzucał do internetu humorystyczne filmy. Dziś mówi o nim cały piłkarski świat. W fazie grupowej Ligi Mistrzów zdobył 8 goli, nie trafiając do siatki rywala tylko w jednym ze spotkań. Ponadto jest pierwszym nastolatkiem w historii Champions League, który zdobywał gole w pięciu meczach z rzędu. W bieżącym sezonie zanotował już 5 hattrików. Erling urodził się w Leeds. Miał 3 lata, gdy jego ojciec podjął decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej i powrocie do Norwegii. Alf Inge Halland był zawodnikiem m.in. Manchesteru City i Nottingham Forest. Czy właśnie wspomnianego Leeds? To właśnie z ostatnią z wymienionych jego syn utożsamia się najbardziej. W jednym z wywiadów stwierdził, że marzy mu się wygrana Mistrzostwa Anglii z tym klubem. Erling zaczął szybko odstawać od rówieśników, zarówno pod względem fizycznym, jak i w kontekście umiejętności. W karierze młodzieżowej występował w starszych rocznikach. W pierwszej drużynie, wówczas drugoligowego Brynę, zadebiutował mając zaledwie 15 lat. Pierwsze kontakty Halanda z poważną piłką miały miejsce, gdy ten trafił do Molde. Wypatrzył go wtedy ówczesny trener niebiesko-białych Ole Gunnar Solskjaer. Legenda Manchester United doskonale wiedziała, jak umiejętnie wprowadzić Hallanda do drużyny. Ole, jako były napastnik, zaopiekował się w sposób szczególny Erlingiem. Myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że obecne sukcesy młodego zawodnika są również jego zasługą. Klubem, który bez wątpienia pluje sobie teraz w brodę, jest Hoffenheim. Niemiecki zespół w 2016 roku zaprosił bohatera dzisiejszego filmu na testy, jednak ostatecznie nie zdecydowano się na podpisanie z nim kontraktu. Świat o Halandzie usłyszał po raz pierwszy za sprawą jego niezwykłego dokonania, do którego doszło w Lublinie. Na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozgrywanych w naszej ojczyźnie w jednym meczu, w którym to Norwegia mierzyła się z Hondurasem, strzelił aż 9 bramek. Ojciec, który bez względu na współpracę z syna z Rajolą pozostaje głównym doradcą Erlinga, uważa, że od początku widział u niego wielki potencjał, jednak zdaniem ojca to nie talent doprowadził go do miejsca, w którym się znajduje. Jest wielu talentowanych graczy, ale nie wszyscy mają taką determinację. U Erlinga zawsze widziałem wielki głód. Od najmłodszych lat nie rozstawał się z halą i grał przeciwko starszym chłopcom. Miał wewnętrzną wolę, by stawać się coraz lepszym. Być może właśnie to odziedziczył po mnie, ponieważ ja nigdy nie miałem takiego talentu jak on. Erling poświęcił wszystko, zostawiając dom w wieku 16 lat i przenosząc się do Molde. To wielki profesjonalista. O profesjonalizmie Erlinga świadczy również jego podejście do diety. Otoczenie Norwega mówi, że przy układaniu jadłospisu stosuje zasady, z których korzysta Cristiano Ronaldo. Portugalczyk niezwykle imponuje mu swoją formą fizyczną, która pozostaje niezmienna mimo upływu lat. Jednak największym idolem Haalanda jest Zlatan Ibrahimović. Kolejnym przykładem profesjonalizmu Erlinga jest rozsądne dobieranie klubów. Piłkarz odrzucił propozycje od czołowych europejskich drużyn i postawił na RB Salzburg. Wiedząc, że tam będzie mu najłatwiej rozwinąć się piłkarsko, niedawno Haaland znów stał przed kolejnym wielkim dylematem. Po fenomenalnym w jego wykonaniu roku 2019 przebierał w ofertach. Finalnie po raz kolejny wybrał drużynę, która daje mu największe perspektywy rozwoju oraz gwarancję minut na boisku. Trafił do BVB. A wy jak oceniacie wybór Halanda? Czy dobrze, że postawił na Borusję Dortmund? Czy jednak powinien przyjąć oferty Manchester United, Juventusu, czy na przykład RB Lipsk, o którym również się mówiło? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Ja zachęcam was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.